festiwal ma swoją bardzo długą tradycję rzeczywiście, bo to już 14 edycji za nami. Festiwal wyrósł z festiwalu filmów krótkometrażowych, stąd ten nasz konkurs Shorts Anima, bo to są te początki festiwalu. Festiwal początkowo odbywał się jako przegląd, potem konkurs, potem festiwal filmów krótkometrażowych, początkowo polskich. Potem dołączyliśmy też filmy z całego świata. Ta formuła sprawdzała się przez około 10 lat i rzeczywiście bardzo dużo zgłoszeń do nas przychodziło. Potrafiliśmy dostać około 400 zgłoszeń filmów krótkometrażowych z całego świata i na tym się skupialiśmy. A gdzieś tak po 10 latach, też myślę w takim momencie, kiedy publiczność może nie tyle poczuła przesyt tą formą krótką, ile ten dostęp do filmów krótkometrażowych stał się szeroki, powszechny, łatwo dostępny. Można było sobie znaleźć w internecie, na YouTubie większość filmów krótkometrażowych, które też pojawiały się na naszych festiwalach. Stąd stopniowo po 10 latach zaczęliśmy obudowywać program różnymi sekcjami dodatkowymi, włączając to filmy pełnometrażowe, próbując odkrywać już wtedy, wówczas twórców, nieznane filmy, znanych reżyserów. Stąd też pomysł na retrospektywy, które w tym roku są bardzo, bardzo szerokie, bo aż 4 mamy. Tak stopniowo formuła programowa festiwalu zmierzała i dążyła do takiego prawdziwego festiwalu międzynarodowego, który posiada 2 konkursy już obecnie oraz kilkanaście innych sekcji programowych, tematycznych, retrospektywnych. Co to jest letni festiwal filmowy, bo takiego epitetu pani użyła. To są takie specyficzne festiwale, prawda? Dla mnie to jest specyficzna formuła festiwalowa. No, oczywiście termin festiwalu, czyli termin wakacyjny, to jest jakaś taka rzecz oczywista. Natomiast bardziej chodzi też o taką formułę, że nie jesteśmy festiwalem branżowym, tak? Nie jest to festiwal skierowany do branży. Dużo filmów, które są prezentowane u nas, są przede wszystkim prezentowane dla publiczności szeroko otwartych, ponieważ te filmy już wcześniej nie były prezentowane w kinach. Nie posiadamy spotkań zamkniętych, tylko dla branży. Na naszym festiwalu sobockim można spotkać się z twórcami po projekcjach filmowych. Jest to szeroko dostępne spotkanie. Nie ma takiej formuły festiwalu branżowego, jak na przykład Festiwal Gdyński, jak na przykład Off Plus Camera, czy jak Festiwal Kamerimicz. No właśnie, jakie ambicje macie? Bo ja próbuję sformatować ten festiwal i tak mi się w ogóle podoba formuła wizerunkowa. To jest taki fajny letni festiwal. Ciemnością właśnie chodzi. Zalicza zaległości, których nie zdążyło się zobaczyć w sezonie, ale mam trudności z pozycjonowaniem tego. Jakie są wasze ambicje? Czym ten festiwal naprawdę ma być na mapie festiwali, których jest mnóstwo przecież, prawda? Festiwali na mapie polskiej jest bardzo dużo. My bardzo się cieszymy, ponieważ jesteśmy wymieniani wśród najważniejszych festiwali ogólnopolskich, nie tylko tych letnich, ale również tych odbywających się poza sezonem, czyli łącznie też festiwali branżowych. Festiwal ma ambicje, żeby być festiwalem dla pasjonatów, dla miłośników kina, dla publiczności szeroko dostępnej i prezentować nie tylko takie sekcje powtórkowe, nie tylko filmy, które były prezentowane już w kinach, bo to jest oczywiście nasza jedna z sekcji, sekcja spektrum, podsumowująca to, co się najważniejszego wydarzyło w kinie. Bardzo subiektywny sposób. W kinie autorskim. Oczywiście, dobierając program, z jednej strony kierujemy się własnymi gustami, z drugiej strony przyglądamy się, mając wiedzę o tradycji historii kina, staramy się też prezentować tych twórców, których nazwiska są istotne dla dorobku polskiej czy międzynarodowej kinematografii, niekoniecznie jeśli nawet ten film nam się podoba, ale staramy się też budować program wszechstronnie, żeby każdy widz mógł coś na festiwalu sopockim dla siebie znaleźć i mógł jak najwięcej takich projekcji obejrzeć. Jeśli chodzi o takie pozycjonowanie, to naszą ambicją jest przede wszystkim międzynarodowy konkurs pierwszych i drugich filmów. Nie ma takich festiwali?
Są takie festiwale w Polsce, Opus Camera, Toffee Fest, który się odbywa w Toruniu obecnie już wczesną jesienią. No bo to czasami, przepraszam, te same filmy, prawda? Na przykład Blind był pokazywany wcześniej na Opus Camera, prawda? Te filmy sobie tak jeżdżą. Zgadza się, te filmy sobie jeżdżą, ale tak jak już wspomniałam wcześniej, to nie jest festiwal skierowany tylko dla branży, czyli osób związanych zawodowo, profesjonalnie ze środowiskiem filmowym, którzy jeżdżą po takich festiwalach i tam rzeczywiście oczekują samych premier międzynarodowych albo krajowych. Jest to festiwal też dla szeroko otwartej publiczności, dla turystów, którzy zjeżdżają do Trójmiasta, dla mieszkańców Trójmiasta. Jesteśmy jedynym festiwalem międzynarodowym filmowym w Polsce Północnej i zależy nam na tym, żeby ta promocja kina ambitnego, żeby ta promocja kina autorskiego, żeby też ta publiczność, która jest tutaj na miejscu i nie ma możliwości pojechania na inne festiwale w ciągu roku, mogła spotkać się z najważniejszymi dziełami filmowymi, które są ujęte w naszym programie. I po bardzo przystępnej cenie, bo bilety macie tanie. 3 na 8 pierwszych czy drugich filmów pochodzi z Polski? Czy Polska faktycznie jest taką mocną kinematografią, że ma aż tak dużą reprezentację w waszym najbardziej prestiżowym konkursie? No, tyle ile jest debiutów reżyserskich bądź drugich filmów, to troszeczkę nie jest zależne od nas. W tym roku zaprezentowaliśmy rzeczywiście 3 filmy, 2 debiutanckie, 1 film drugi Tomasza Wasilewskiego. Były to filmy, które uznaliśmy wspólnie z dyrektorem festiwalu Michałem Burgmanem, że są na tyle mocnymi, silnymi pozycjami, że chcielibyśmy je włączyć do konkursu głównego. Gdyby pani miała większy budżet, to na co pani by chciała przeznaczyć środki? Czego pani najbardziej brakuje w planie realizacji marzeń o festiwalu, który pani realizuje? No, nasze marzenia są bardzo, bardzo szerokie i bardzo wysokie ambicje posiadamy. Myślę, że to, czego festiwal na ten moment nie może zapewnić mi i publiczności, to przede wszystkim spotkania z twórcami międzynarodowymi, znaczy spotkania z twórcami zagranicznymi. To jest taka troszeczkę bariera nie do przeskoczenia. To szkoda, bo te retrospektywy Spike'a Jonze'a czy Wittenberga. Aż się prosi, żeby twórcy, którym w danym roku na festiwalu tą retrospektywę organizujemy, żeby przyjechali, żeby można się było z nimi spotkać po każdej projekcji, porozmawiać o ich twórczości, żeby ta ich twórczość była też szeroko omawiana przez znawców kina, przez znawców ich twórczości, ale też przez nich samych, bo wydaje mi się, że najważniejszym elementem budującym taką atmosferę festiwalową, filmową, to są właśnie twórcy. I to jest na pewno kierunek, w którym festiwal będzie... No i spotkania w podzespołach po projekcji wieczornej. No takie spotkania też się odbywają. One są bardzo integrujące i też mają swoją atmosferę. Rzeczywiście w tym roku mamy takie swoje piekiełko jak festiwal filmowy w Gdyni, bo w klubie Trzy Siostry co wieczór się wszyscy twórcy i współorganizatorzy, organizatorzy festiwalu spotykają. Czego wam życzyć na za rok i na następne lata? Żebyśmy się dalej rozwijali, żebyśmy dalej tak entuzjastycznie budowali program i żeby udało się spełnić te nasze marzenia, czyli żebyśmy mogli zapraszać większą ilość twórców, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.